Zatrzymajcie się na chwilę i posłuchajcie tego, co mam wam do powiedzenia. Nazywam się Anita Rochniak i 4 lata temu poznałam Jezusa Chrystusa. I nie mówię ci o martwej figurze czy martwym obrazku, tylko o żywej osobie, która ma moc dziś zmienić twoje życie. Kochani, ja myślałam, że on zawsze znam Jezusa, bo wychowałam się w rodzinie katolickiej, bo obchodziłam Boże Narodzenie i Wielkanoc, ale tak naprawdę Jezusa poznałam 4 lata temu, ale on zawsze miał pragnienie, żeby żyć z Bogiem. Ludzie wokół mi mówili, że jak będę dobrą osobą, to Bóg może któregoś dnia spojrzy na mnie i wtedy dojdzie do kontaktu z Bogiem. Więc ja tak starałam się dobrze czynić. Ja ci nie mówię, że źle jest być dobrym człowiekiem, ale miałam takie myślenie, że gdybym teraz podała ci szklankę wody, to od razu patrzyłabym, czy ten Bóg już zobaczył ten mój dobry uczynek, rozumiesz? I tak żyłam przez lata, a potem byłam strasznie sfrustrowana i uznałam, że ten Bóg nie działa. Powiedziałam, że skoro Bóg ma mnie gdzieś, to ja go też mam w dupie. Na lata odpuściłam sobie Boga, mając wielką ranę i żal w sercu, ale któregoś wieczoru coś mnie tknęło. Ja znowu zawołam do tego Boga. Z czystego serca zawołam do Boga i powiedziałam, jeśli jesteś żywy, żywy, żywa osoba, wiesz, powiedziałam, że ani posąg, ani obraz mi nie pomogą. Jeśli jesteś żywy i masz moc, to przyjdź i zmień moje życie, bo ja się sama staram i nic nie wychodzi i nie ma żadnych rezultatów. Zasnęłam wtedy, a kiedy obudziłam się, czułam się już całkowicie inna. Byłam innym człowiekiem. Spotkałam się z Jezusem i jest to dostępne dla każdego. Religia ci mówi, że musisz być święty na jakimś pułapie, że musisz być święty na jakimś pułapie i wtedy dopiero Bóg na ciebie spojrzy, ale chcę ci powiedzieć, że Bóg jest dostępny do ciebie tu i teraz. Tu i teraz jest dostępny dla ciebie żywy Bóg. I ja nie mówię ci o religii. Wystarczy, że w sercu swoim wyznasz, że Jezus Chrystus jest twoim Panem. Ktoś ma jakieś pytania? O Jezusie? Tak.